Cześć, z tej strony Michał, znany także jako Zilla, redaktor naczelny Jurassic Park Polska. I dzisiaj mam dla was bardzo specjalną recenzję, a mianowicie recenzję tej oto figurki, Pterizinozaura, Sound Slashing Pterizinosaurus. Po polsku mega szpony, atak z dźwiękiem. Tak, to jest prawdopodobnie jedna jedyna figurka z mainstreamowej serii, która naprawdę, naprawdę legitnie od A do Z mi się podoba z Jurassic World, ponieważ w odróżnieniu od pozostałych innych figurek jest naprawdę całkiem nieźle pomalowana jak na ich standardy. Ma także spory zakres ruchu, także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, ale jest jedna rzecz, która mnie niesamowicie irytuje. Jest ultra czuły. Tak. Kupiłem go sobie na Amazonie na wyprzedażach. Kosztował mnie on raptem 70 zł, także jest to naprawdę bardzo, bardzo niedużo jak za tą figurkę, gdzie w Polsce ona chodzi naprawdę po ponad 200 zł. Jasne, można na aukcjach uzyskać cenę tak mniej więcej 130-140 zł, no ale za 70 zł nie w kij dmuchał według mnie. Ale kupiłem go z jednego konkretnego powodu. Mianowicie, pomijając fakt, że jest artykułowany wysoce i bardzo fajnie, to druga sprawa jest taka, że planuję zrobić repaint. Bardzo bym chciał zrobić repaint wzorowany na Jurassic Compound, albo też wzorowany na dinozaurze, którego widzieliśmy przy okazji właśnie Jurassic World Dominion, kiedy Claire rozbiła się w sanktuarium tam w Dolomitach. I jestem ciekaw, jak mi to wyjdzie. Będzie to moje pierwsze podejście do tego typu tematu. Jak się uda, no to zobaczymy. W każdym razie teraz bym chciał sobie go razem z wami tutaj odpakować. Zobaczymy, jak on wygląda, jak on się prezentuje i w ogóle jaki on jest. Także zostańcie przez chwilę ze mną i za chwilkę go odpakujemy. No dobrze, przejdźmy teraz może do tego tak zwanego odpakowania. Wystarczy tylko wziąć nożyk i przeciąć tutaj te cholerne zamknij dupę gumki. I prawdopodobnie też od spodu jest przypięty, czy też nie? Nie, nie jest chyba od spodu przypięty, wystarczy tutaj go przeciąć. A few moments later. Udało się. Także teraz sobie zanim jednak sobie go tutaj obejrzymy w całości, to zaprezentuję Państwu pudełko. Oczywiście mamy tradycyjne logo Jurassic World, w sensie ten tyranozaur jest praktycznie na każdym produkcie merchandise'owym. Tutaj mamy logo Jurassic World, Pterizinosaurus, jakieś turbopozy. Tutaj jest pokazane, co można zrobić. Może dla zainteresowanych także kodzik. Może ktoś będzie chciał. Nie wiem, mam nadzieję, że da się odczytać. Także tak. Irytuje mnie on. Już mnie irytuje. Ja te baterie wyjmę z niego przede wszystkim. I tak, i z tyłu mamy, proszę Państwa, tutaj dinozaura zaprezentowanego. Tutaj mamy różne pozy, co można z nim robić i tak dalej. Wszystko jest fajnie. Także teraz ten kartonik w cholerę tutaj gdzieś na bok odłożymy, a skupimy się na samym dinozaurze. Także tak, pozbądźmy się tych wszystkich. To jest wkurzające, naprawdę. Wiecie co? Dajcie mi chwilę. Ojej, wreszcie mamy ciszę i spokój. Wreszcie można go otrząchać ile się chce i nic złego się kompletnie nie stanie. No dobrze, to teraz wreszcie, skoro już mamy to za sobą, to możemy się przyjrzeć temu dinozaurowi i zobaczyć, co on ma tak naprawdę do zaoferowania. Także, no kolorystyka jak zwykle u Mattel jest biedna jak Matka Teresa z katapulty. Niestety, no ale mamy tutaj raptem ile? 4 kolory się doliczyłem, czerwony, jakiś taki granat, zieleń i biel. I na tym wszystko, oczywiście tradycyjnie niepomalowane pazury, bo przecież po co, to za dużo czasu by zajęło. Co jeszcze?
Mamy też oko na złoto pomalowane. To jest akurat całkiem spoko. Oko wygląda naprawdę bardzo ładnie i swoją drogą chyba je nawet zwyczajnie zakleję jakimś kawałkiem blutaku czy czegoś takiego podczas malowania, żeby go nie uszkodzić. Chociaż z drugiej strony też sam mógłbym to oko pomalować, no ale nieważne. No dobrze, zobaczmy, co zatem ten dinozaur potrafi. Pomijając fakt, dla świętego spokoju jeszcze raz wam kod pokażę. Mam nadzieję, że ktoś sobie będzie chciał zeskanować czy coś do aplikacji, chociaż z tej aplikacji, z tego co wiem, nikt praktycznie nie korzysta. Także tak, co nasz dinozaur umie? Nasz dinozaur umie opuszczać łeb, schylać się, witać z nami, tak? Głowa jest na niewielkim stawie, można nią troszeczkę manipulować, jest fajne to akurat. Gęba jest otwierana, żuchwa. Tylko że problem jest takiej natury, że ona się zamyka. Prawdopodobnie gdyby tutaj był ktoś, no nie wiem, uzdolniony w taki sposób, nie wiem, majsterkowo, to prawdopodobnie by był w stanie coś zrobić z tą głową. Ale ja do takich ludzi niestety nie należę, tak więc no zostaje mi działać na tym, co mam. Co jeszcze, proszę państwa? No, łapy są ruchome, są na stawie kulkowym. Nie, to zwykły staw jest po prostu. Można obracać łapą, tak. Oczywiście zakres ruchu jest ograniczony do tego, potem pchniemy go trochę do przodu, tyle do przodu. W łokciu też jest o dziwo zgięcie. Można je obrócić, można dinozaurowi po prostu łapę wykręcić. To jest bardzo fajne, że ten dinozaur ma tutaj taki zakres ruchu. Co jeszcze? Nadgarstek. W nadgarstku mamy staw, możemy obracać łapą. I wygląda to naprawdę całkiem spoko, jest to duży plus jak na Mattel. To samo się tyczy drugiej łapy, też możemy ją obracać do tyłu, do przodu, w łokciu zgięcie, także fajnie. Dinozaur ogólnie ma staw w brzuchu. Niestety ten staw jest połączony z ogonem i on z tego co wiem chyba służy do czegoś, jeżeli się nie mylę. Tak, tutaj mamy guzik, który pozwala na witanie się albo udawanie dzięcioła. Jestem dzięciołem, ale ziemnym. No, co jeszcze? No tutaj, tak jak mówię, no w tym brzuchu to za dużo to nie zdziałamy, można go tak trącać. Nie wiem, po co takie coś w ogóle zrobiono. Ja uważam, że ten gadżet jest totalnie zbędny i dużo lepiej by to wyglądało, gdyby po prostu tym dinozaurem dało się manipulować i ustawić go w takiej pozycji, żeby mógł tak zostać permanentnie. Nogi. Nogi w ogóle są ubrudzone czymś brązowym. Najwyraźniej jest to jakaś wada fabryczna. Nie szkodzi, bo ja to i tak będę przemalowywał, ale tak. Mamy o dziwo nawet leciutki staw w kolanie. Nieduży, bo dużo to ten dinozaur raczej do przodu nam nie pójdzie. Bo to jest wszystko. Stawy w biodrach są ruchome, tak. I można tyle do tyłu, tyle do przodu. Chyba nie, dalej się chyba niestety nie da. Jeśli idzie o drugą stronę, która też jest umarzana na brązowo. O, tutaj nawet jesteśmy w stanie go obrócić, także nie jest źle. Niestety do przodu, chociaż da się, tutaj troszeczkę blokuje nam brzuch, ten zakres ruchu. No i ogon. Ogon, tak jak mówiłem, ma tutaj jakąś funkcję. Spróbuję go postawić i zobaczymy, czy z tym ogonem faktycznie coś da się zrobić. Chyba nie, tylko służy do tego, że można ten. Chociaż w sumie, jeżeli obracamy go, tak. To jest funkcja ogonu, że jak przesuniemy w lewo, to dinozaur przesuwa się w prawo. Jak przesuniemy w prawo, to dinozaur przesuwa się w lewo. Także taki action feature. Nic specjalnego, proszę państwa. Ale co zasługuje zdecydowanie na pochwałę w przypadku tego dinozaura? Mianowicie jest to sculpt. Jeżeli idzie o Mattela, to te figurki zawsze są dosyć dobre, jeśli idzie o sculpt. Tutaj, jak widzimy, jest troszeczkę trochę protopiór. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś takie pojedyncze łuski, zwłaszcza przy oku. Tutaj, proszę państwa, mamy pióra ciągnące się wzdłuż grzbietu. Pióra są pomalowane na czerwono. Ja zamierzam troszeczkę ten czerwony stonować. Zresztą zobaczymy jeszcze, jak to nam wyjdzie. Kolor chyba raczej powinienem mieć odpowiedni, żeby to poprawić. Tutaj mamy pasmo białych piór, co wygląda dosyć dziwnie, bo tutaj mamy po prostu biały pasek, nazwijmy to piór, a tutaj te pióra są jeszcze wyraźnie widoczne na spodzie szyi, tak?
Spód brzucha oczywiście niedomalowany, bo mamy zieleń ciągnącą się tylko dotąd, dalej już nic nie ma. Tutaj mamy głośniczek, z którego dinozaur wydawał irytujące dźwięki, jakiś numer seryjny tutaj się znajduje. Ogon oczywiście także niedomalowany. No, generalnie będzie co przy tym dinozaurze robić. No całkiem spoko zabawka, zaraz sobie przyniesiemy inne dinozaury z tej serii dla porównania, jak to wygląda wielkościowo. No i teraz na potrzeby tego oto dinozaura przyniosłem tylko 3 dinozaury, nie chciałem za dużo przesadzać tak naprawdę, no bo oglądając moje filmy macie mniej więcej pojęcie, jakiej wielkości jest większość dinozaurów, które posiadam. Dlatego też posłużyłem się dinozaurami w 3 rozmiarach, mianowicie zacznijmy sobie może tutaj od najmniejszego, będzie to Pachycephalosaurus, którego znacie z poprzednich moich recenzji, z Hammond Collection. I proszę bardzo, wydaje mi się, że ten dinozaur się dobrze skaluje razem z tym Terizinozaurem. Przypomnę, że Pachycephalosaurus jest mniej więcej wielkości człowieka w Mattel Creations, znaczy w sensie w firmie Mattel. Przypomnę, że Pachycephalosaurus jest w Mattelu mniej więcej wielkości człowieka, jeśli idzie o wysokość, także wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrze się wszystko skaluje. Oprócz Pachycephalosaura mamy też tego skarłowaciałego Triceratopsa. I teraz ten dinozaur dużo bardziej pasuje wymiarowo do rozmiarów tyranozaura, nazwijmy to. Bo tyranozaur wydaje mi się, że będzie większy niż ten dinozaur. Za chwilkę zresztą się przekonałem, bo trzecim dinozaurem jest właśnie tyranozaur. No ale tutaj jak sami widzicie, Triceratops też całkiem fajnie się skaluje z tym dinozaurem. Jest ok, moim zdaniem. I ostatnią rzeczą, ostatnim dinozaurem, którego mamy tutaj do zeskalowania, jest tyranozaur. Jak sami widzicie, tyranozaur się skaluje też całkiem dobrze, chociaż wydaje mi się, że osobnik, którego widzieliśmy w filmie Jurassic World Dominion, jest troszeczkę większy. I mówię tutaj o Terizinozaurze niż o tyranozaurze bardziej. Ale żeby jeszcze mieć 100% pewności, jakich wymiarów jest nasz Terizinozaur, to się posłużę miarką tradycyjnie, żeby go sobie tutaj zmierzyć. Mam już miareczkę, także... Z miareczką, proszę Państwa, na 4 dinozaur sobie mierzy tak na oczko 21 cm na wysokość i na długość, no tak, 40 cm bym powiedział. Teraz tradycyjne pytanie, które sobie zadajemy na koniec każdego tego typu materiału. Czy warto? Za 70 zł, czyli za tyle, za ile go kupiłem, moim zdaniem jak najbardziej tak. Jest to bardzo fajna figurka, ma duży zakres ruchu jak na mainstreamową serię. Ponadto jest całkiem ładnie wyrzeźbiona, jeżeli ktoś jest sprawnym artystą, czyli czymś, czym nie jestem ja w żadnym wypadku, może się pokusić także na przemalowanie. My spróbujemy za tydzień, zobaczymy, co to z tego nam wyjdzie. I tak, bardzo ładny sculpt, bardzo dużo detali, oczywiście przerośnięte nogi są obowiązkowo dorzucone do kompletu, że tak powiem. Jest tutaj... Są tutaj rzeczy, które można by było poprawić, mianowicie takie jak właśnie tutaj ten brzuch zakichany, który sobie lata. Przede wszystkim te zakichane dźwięki, które on wydaje za każdym razem, kiedy go się potrzęście. Kiedy w zasadzie nawet przechodzimy koło niego, to on ryczy. Bo tak, bo go stać na to, tak. Action feature jest, nie jest za specjalne, ale umówmy się, jest to nadal zabawka dla dzieci, którą można przerobić na model dla dorosłych, tak. I co jeszcze? No wydaje mi się, że jak najbardziej za 70 zł, jeżeli takiego traficie, no to jak najbardziej można go sobie kupić. Jest dosyć ciężki przy okazji, także wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Także widać, że to jest dosyć solidna figurka. No i stoi, sam z siebie stoi. Nie trzeba tutaj żadnych czarów magicznych, żeby nasz dinozaur sobie stał. No, wydaje mi się, że worth the wait, jakby powiedział. Daję mu temu gwiazdeczkę. No, pół gwiazdeczki powiedzmy. Bo, tak jak mówię, ma przerośnięte nogi, ma swoje wady, ale 7 dych, niech i mucha. Ja bym powiedział, że nawet za 100 zł można się pokusić, ale więcej? No, na pewno ta cena bazowa, którą oferują takie sklepy jak Smyk, czyli 250 zł, absolutnie nie zbliżajcie się kim, przez szmatę tego nie pykajcie, ale za jakieś takie niższe ceny, do tych 100 zł, tam z niedużym haczykiem można wziąć. Za 70 jeszcze ciepło. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek, bo mi na tym bardzo zależy, bo chciałbym, żeby te filmy szły sobie wyżej w górę, tak?
I co? I widzimy się w kolejnych filmach z Jurassic World. Także trzymajcie się, cześć i pa pa!